What? Co się stało? Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4, tryb eliminator. Właśnie mi się wyszukuje tryb Fortnite. Nie wiem, czy mi kogoś znajdzie, słuchajcie, no już 5 miesięcy Forza Horizon 5 jest na rynku i zastanawiam się, ilu graczy znajdzie mi teraz w trybie Fortnite. I o, ja tu nie mam... 3 biegi tu maksymalnie są w tym aucie? No to ciekawe. To jest standardowy jakiś tunik, ja tu nic nie robiłem z tym autem. Szuka sesji, szuka, długo szuka i znalazło. Ale znalazło chyba tylko 14 graczy, tak? Nie, może więcej. Dobra, Mini Cooper, czekaj, bo tu muszę jakoś... Czym tu się akceptuje na tej mojej kierownicy? Okej, weszło. To jest ciekawe, bo w dość interesujący sposób skonfigurowano. O, okej, nie miałem czasu wybrać, nieważne. Startujemy stąd Mini Cooperem, najszybszym samochodem w historii Forzy Horizon 5 w trybie eliminator, tak? Najszybszy w historii Forzy Horizon 5, no. Fantastyczny, szybki, ultrazwrotny, mały Mini Cooper, 200 km na godzinę prędkość maksymalna, dużo mocy, stunigowany, no kurde, czego chcieć więcej, 19 graczy, ała, ała. Dobra, gdzie mam trąbienie? O, tu mam, o nie, co ja zrobiłem, w kierunku strefy jechałem, oh shit. Ty patrz, od razu wbiłem na mapę, od razu jest akcja, no nie, i zobaczcie ile graczy jest wokół w mojej okolicy. Zupełnie inaczej jest, nie? Ale super, ty. Ale bomba. Wiesz, w Forza Horizon 5, zanim spotkasz jakiegoś gracza w trybie Fortnite, to naprawdę musisz... Patrz, jak szybko jadę w ogóle. 160, 170, jakby od razu. Prędkość, znaczy przyspieszenie tego samochodu jest bardzo wysokie w porównaniu do samochodu, no do tego Garpusa w piątce, no nie, na starcie. No come on, czemu? Ej, jest większa mapa, dali wolniejszy samochód jako pierwszy poziom? No coś tu się nie spina. No niestety, zobaczcie, znalazło mi mało graczy tutaj, trochę smutek. 19 osób, ale to jest pierwszy mecz, ok? Nie sugerujmy się tym zbytnio. Zaraz odpalimy sobie następne mecze i zobaczymy. Dzisiaj testowałem sobie tryb multiplayer też. Sprawdzałem sobie, ilu graczy mi wyszuka. Chodzi mi o zwykłe wyścigi, takie gdzie się każdy z każdym ściga. Nie te drużynowe, te takie zwykłe. I wyszukało mi od razu 10 osób. To był pełny skład. Prawie pełny skład, bo 12 osób to jest maksymalnie, także no nie ma się co za bardzo smucić. Ale mam nadzieję, że ta Forza jednak długo przetrwa. Myślę, że te mecze też będą bardziej intensywne, jakby częściej będziemy dochodzić do końca, ze względu na to, że będzie właśnie tych graczy trochę mniej. A swoją drogą szacuję, że jest tu więcej nowicjuszy teraz w czwórce, no bo tak, o kurde, jak ja mam tu teraz wybrać, czekaj, to wybiorę, może tak. Musiałem na padzie naciskać, niestety. Mam nadzieję, że tu będzie więcej świeżych graczy, to może uda mi się zrobić mój ten odwieczny challenge, mój ten odwieczny problem, czyli wygrać całego eliminatora Mini Cooperem. O kurczę, ty, ej, to jest galant, to jest drugi poziom tego samochodu. Fura jest bardzo szybka, rozwaliłem się o skały, uciekaj stąd, Lucek, bo to niedobrze będzie, jak tutaj nas ktoś wyzwie na pojedynek. Okej, czy dam radę zresetować tu furę, czy pojawi mi się ta opcja? Bo ja się nie mogę ruszać i co teraz, ty, bo nie można się... A czekaj, tu nie można było wyjść na przykład do menu, reset car, nie ma tu takiej opcji, nie? Muszę chyba cisnąć... O rany. Dobrze, że mnie jeszcze nikt nie wyzwał. Dobra, może mi się zaraz... Jest, mam. Jest, super, ohohohoho. Dobra, byleby nie trafić na te kamienie i będziemy w domu. O, ale sromotnie. Tutaj nie wiem, ile z pół minuty straciłem? Z pół minuty chyba straciłem na tych kamieniach tutaj. Trzeba uważać. Ty, ale fajne było to, że się pojawiłem na mapie i od razu ktoś był do ścigania, nie? O, czekaj, ja sobie pojadę tu, hop. Trochę poćwiczyłem w piątce też. Dobra, mamy typo. Chodź, jedziemy. O, dobra, już nie wiem, jak się trąbi. Oż ty, kurczę, tego się nie spodziewałem. Dobra, jadę asfaltem.
Dropy, ja zapomniałem o dropach, że tu są też dropy, no tak, zwłaszcza ten dym wygląda dużo gorzej w czwórce Forza Horizon, nie niż w piątce. Piątce jest taki gęsty, nawet jak mamy odebrać ten drop. Chyba mnie ktoś tutaj załatwi, ale nie rozwalił się, okej, okay. Był trochę nieostrożny i zjechał tam, gdzie nie trzeba. Ej kurde, ja mam wrażenie, oż ty. Ja mam wrażenie, że ta fura jest naprawdę szybka. Dojechałem, Volvo V60 jest do odebrania tutaj, w razie czego. A ja i tak akurat będę miał trzeci poziom. Zobaczmy, co my tu mamy do odebrania. Mamy do odebrania Impale, okej. Tutaj powinienem teraz przerzucić się na skrzynię automatyczną, bez sekwencji nawet. Po prostu automatyczną, bo Impala chyba w standardzie nie ma ani H-shiftera. W ogóle nie ma opcji H-shiftera do Impali. Ani nie ma chyba sekwencji do Impali. Jeśli wiecie coś na ten temat, piszcie w komentarzu. Dobra, tutaj na wyspie jest jakiś drop, ale drugi poziom, to mnie nie interesuje. O Boże, tu na offroadach strasznie tą kierownicą trzęsie. Niestety nie mogę sobie tu force feedbacku zmniejszyć. Dobra, jesteś gotowy, ziombel? Dawaj. Ford Focus kontra moja Impala. Jesteś gotowy? Oż ty. 2 kilometry, 2,5. Byleby na drogę jak najszybciej. Goni mnie ten Focus. Ty, ej, ja mam wrażenie, że od samego początku mam jakieś same super szybkie fury, wiesz? Naprawdę, samochody tutaj w trybie Fortnite są legendarnie szybkie w porównaniu do tego, co jest w piątce. Kosmos, nie? I patrz, cały czas jakiś pojedynek, tak? Tutaj, jak to tutaj działa? Tam skończyłem, od razu był ktoś inny do ścigania. Nie musiałem nikogo szukać, nie muszę szukać dropów, bo ciągle są dropy w razie czego. No, co prawda akurat słabe, bo co to drugi poziom, to co nas to interesuje? Zaraz pokonam Focusa w trzecim poziomie. Ty, jest fan, ja myślałem, że tu będzie ghost town trochę tutaj. A się okazuje, że na razie jest bardzo fajnie, chociaż no mówię, mało graczy mi tu znalazło, nie? Ale ghost town na pewno to nie jest. Chyba jest w porządku, dobra. Dojechaliśmy do mety i już tutaj widzę kolejnych graczy, którzy się za sobą ścigają. Wiecie, to jest rezultat, to że my tak spotykamy co chwilę graczy, to jest rezultat tego, że ta mapa jest o 50% mniejsza w tej części Forzy niż w piątce. I ten eliminator w piątce jest trochę gorszy pod tym względem. Moim zdaniem mogliby go ulepszyć, jeśli na przykład eliminatora podzieliliby na dwie części. Mapę podzieliliby eliminatorzy na dwie części. Że możesz sobie dropa zrobić albo na wschodniej, albo na zachodniej części mapy. Na przykład jakby tak podzielili, mniej więcej, nie? Albo byłby konkretny okrąg, w którym można by było sobie samochód pojawić, nie? Czyli nie zawsze miałbyś dostęp do wulkanu. I wtedy ta mapa, wtedy ten obszar walk, na którym ścieraliby się ze sobą gracze, byłby mniejszy i wiesz, częściej by gracze ze sobą po prostu rywalizowali. Trzeba by było sprzedać im taki pomysł, nie? I poza tym okręgiem, który, wiesz, tam gdzie wybierasz sobie miejsce, gdzie chcesz mieć zrzut, poza tym okręgiem nie możesz zrobić zrzutu. I koniec. I moim zdaniem by to rozwiązało problem, bo zobaczcie, jak fajnie się tutaj gra teraz. Co chwilę mam na radarze jakichś nowych graczy. Ja nie wiem, czy te 7 graczy, których zostało akurat w tej sesji, to czy nie są wszyscy akurat tutaj gdzieś w moim pobliżu. No akurat taką sesję mi mniejszą trochę znalazło. O, ale głazy. Już zapomniałem o tym. Nissan GT-R. Całkiem dobra fura w piątce to jest chyba, no nie? Nie wiem, ona jest w eliminatorze, chyba jest. Dobra, mapa. Tutaj sobie fajnie tak przypisałem mapę, że naciskam jeden przycisk, otwiera mi się mapa i tym samym przyciskiem tą mapę zamykam. Czyli to jest jakby przycisk cofania w menu głównym. O nie, gazu. Oż ty, Ferrari. No to chyba będzie mój koniec. 8 poziom. Dobra, co zrobi Ferrari? Czy Ferrari pojedzie naokoło? Jedź naokoło, ziombel. Pojechał naokoło. Dobra, jest szansa. Dawaj Focus. Hop.
To jest moja jedyna szansa teraz, żeby go pokonać. Jak go pokonam, to będzie kurde szok. Ale to się może udać, moi drodzy. Patrz, 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 patrz. Dawaj fokus, dawaj kurde fokus. Byle nie w czoło, byle nie w czoło. Patrz, 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 patrz. Jo! Ale gościu musi mieć teraz, jak ja nie wiem, chciałem zobaczyć jego wyraz twarzy w tym momencie, nie? Ej, to Ferrari FF generalnie było dosyć słabe. Ja pamiętam, że zawsze przegrywałem tym samochodem. Tylko to mi się zapamiętało w tym aucie. Nic poza tym. Ej, pokonałem go pokusem. Jeszcze byłem w takiej straconej pozycji. Dobra, zobaczmy mapę. Okej. Okay. Teraz, o, zrobimy teraz, cool. Tutaj widzę, że ktoś się już ustawił za rypiaście. Nie, nie trąb mnie. O, sztywy mordę. To jest gościu, który ogarnia. To jest gościu, który wie, co robi. Bo on jechał prosto na mnie samochodem. I już chyba, to już chyba będzie definitywny koniec dla mnie. Bo on jechał od krawędzi prosto w moją stronę. Wiedział, co robi od samego początku. Zna mapę. Zobacz. Dla niego to jest bułka z masłem teraz. O, o. Pff. Jedyne, co ja mogę zaryzykować, to nie jechać tutaj na tą hopkę, tylko pojechać tu dołem trochę, o. O, mnie zaatakował fajnie. Kurczę, myślałem, że uda mi się wyminąć jego trąbnięcie w moją stronę, ale się niestety nie udało. Ach, kurde. Ale cały czas, zobaczcie, cały czas walka, no nie? Ja nie muszę robić żadnych, wiesz, tutaj cięć na nagraniu, bo cały czas coś się dzieje, cały czas jest jakiś pojedynek. Widzicie, jak wyglądają te pojedynki w trybie Fortnite w Forza Horizon 5, no nie? Tam trzeba naprawdę dużo czasu jechać, ja to wycinam przeważnie na moich odcinkach, ale bardzo dużo czasu trzeba spędzić na tym, aby do kogoś dojechać, żeby go wyzwać na pojedynek i, wiesz, żeby spróbować wygrać. No a tutaj zobaczcie, jak to wygląda, nie? Od razu, praktycznie od razu jak wbijesz na mapę. Jedynie co to jest mniej graczy. A czy to nam naprawdę tak przeszkadza? No zobaczcie, cały czas miałem jakiś pojedynek, no nie? Cały czas coś się działo. Bardzo ciekawie, ty. Tutaj mi się podczas wyszukiwania meczu pojawiło się chyba 16-24. Pamiętam, że chyba zawsze było tak, że 64 graczy mogło dobić do tego eliminatora, no nie? A teraz widzę, że chyba tych graczy może dołączyć mniej. No to jak to jest? To oni chyba zmniejszyli tą wydajność tych serwerów ze względu na... A czekaj, bo ja tu miałem chyba swoje ulubione miejsce. Oj, tu, dobra, zacznijmy. Jakoś chyba zmniejszyli przepustowość dla Forzy Horizon 4 na korzyść Forzy Horizon 5. No to tak wygląda, jak myślicie? No bo zobaczcie. Zaraz zobaczymy, ile tu jest graczy. No jak będzie więcej jak 24, to się mylę. Ale wydaje mi się, jeśli lepiej wiecie, to piszcie oczywiście w komentarzach. Wydaje mi się, że więcej graczy mogło tutaj uczestniczyć w eliminatorze. Tak gdzieś koło 60. Teraz znowu mamy 18. Jak wyszukiwało mi mecz, to pokazywało, że na 24, że ileś tam wyszukało na 24, no nie? Także... Trochę to tak wygląda, ale no nie jestem pewny. Na razie to takie moje przypuszczenie. Byłoby fajnie, gdyby to nie była prawda. Dobra, jedziemy się ścigać. Tu już widzę kogoś na mapie i wiem, że on jest niedaleko, bo przed chwilą widziałem jego znacznik. I nawet, słuchaj, ja mam czwarty poziom samochodu. Zobaczcie, jak ten Golf zapiernicza, nie? Czwarty poziom to jest naprawdę koks. Tutaj już powinniśmy sobie poradzić. Zobaczcie, wszędzie dookoła są dropy. Te otwarte takie, znaczy bardzo otwarte tereny w Forza Horizon 5 z jednej strony dają nam taką takie uczucie przestrzeni, no nie, że to jest wielkie wszystko, że możemy pojechać tu i tam, a z drugiej strony jest taka też trochę pustka, no nie? Macie takie wrażenie, że jest tam tak jakby pusto? Nie, tak... Tutaj musimy przez jakiś most przejechać, zaraz byśmy pojechali gdzieś tam daleko w prawo, to byśmy dojechali do autostrady, potem by było to, potem by było to auto, jakoś cały czas coś tutaj jest, no nie? Dobra. Drugi poziom kontra czwarty, a dobra, niech będzie już. Kurczę, myślałem, że ma lepszą furę. Galant. Ja jestem komisarz Lucek. W ogóle zauważyliście, że tutaj więcej jest samochodów policyjnych w eliminatorze?
z kogutami na dachu, w piątce tych samochodów chyba wcale nie ma. Nie ma samochodów policyjnych. Meksyk jest bezprawny. Tam policji nie ma, także możecie, jak chcecie się ścigać nielegalnie lub legalnie, wbijajcie do Meksyku i voila. Dobra, pyk. Tutaj zabierałem Dropixa. Tu sobie skracamy drogę. I co powiecie o tej grafice? Piszcie w komentarzach. Czy dużo gorzej wygląda Forza Horizon 5, ta grafika tutaj? Czy wygląda tak samo, a może wygląda lepiej nawet? Ktoś stwierdzi, że mi się bardziej podoba czwórka od piątki. Jak jest waszym zdaniem? Zobacz na tą maskę, jak tu się wszystko ładnie odbija. No piękna gra! Ślicznie to wygląda. Dobra, nie zachwycajmy się tak, jedźmy sobie do celu, bo tu się jeszcze wszystko może zdarzyć. No i jakoś mi się to udało wykontrolować, ale widzieliście, że no, było grubo. Pik, dojechałem. No, wiecie co, to nie był fajny pojedynek. Ja lubię wyzywać samochody, które faktycznie są wyzwaniem, żeby je pokonać. A tutaj mieliśmy Sralanta, który no, nie miał się czym popisać zbytnio w stosunku do mojej Golfiny. Jedziemy dalej. Teraz mamy Focusa, którym ostatnio sromotnie przegrywałem w piątce. Strasznie słaby tam jest w porównaniu do innych samochodów, które mamy tam do dyspozycji. A zobaczymy, jak będzie tutaj. Wszystko mi się trzęsie. Nawet widzicie, że kursor mi się pojawia. To dlatego, że tu mam myszkę od komputera. Nie wiem, czemu mi się... Dobra, nieważne. Tu mam myszkę od komputera i jak mi się całe to wszystko tutaj trzęsie, no to ta myszka też na to reaguje. I no niestety pojawia mi się na ekranie. Dobra, tutaj mamy kogoś. Czy mój Focus ogarnie temat? Okej, no ktoś mi go zabrał, ech. Ale mamy kogoś następnego w tym miejscu. Oby dobry był ziombel. Oby ziombel był dobry. O, jest bardzo dobry. Drugi poziom, znowu galant! Ludzie! Chociaż w drugą stronę będziemy się ścigać, to gościu ma fory. Dawaj galant, pokaż co potrafisz. Jest jakiś, wszystko trzęsie na tych ofrodach. Ja pamiętam, że w Forza Horizon 4 zawsze grałem na takim delikatnym force feedbacku, żeby właśnie na tych offroadach mi wszystko nie latało. No, teraz to te monitory mi się trzęsą jakby z galarety jakiejś były czy coś, człowiek. Dobra, no tutaj wiadomo, galant znowu, ech. Oj, Quartz Regalia, tu mam kolejnego ziomeczka. Czwarty kontra szósty, no to już jest ładniej. Ale się trzęsie, kurde. Czuję się jak naprawdę w jakimś rajdowym samochodzie teraz. Może tak powinno być, nie? No tak właśnie się powinno to trzęść, no ja zawsze tak robiłem, żeby mi się nie trzęsł. What? Co się stało? O nie. Wiecie, co się dzieje? Szybko, replay, go! O, ale mnie to szybko, znaczy długo mnie respiło, nie? Dawaj, regalia, kurde, nie mogę tego sfejlować, mam taką fajną furę już. Nie drogą, naprzełaj, regalia, duże koła. Gaz do dechy, go. Go. O, co duże koła, to duże koła, jednak. Ale było blisko, widzieliście co się stało w ogóle? Mój samochód jakoś bokiem uderzył w murek, po czym się nagle tak dziwnie przewrócił, jakoś tak zgliczował czy coś. Dobrze, że mnie chociaż w miarę szybko zrespiło, bo czasami jest problem z tym respem, ale miałem farta. Było blisko. Ojej, było blisko. I mamy jeden z moich ulubionych samochodów w tym trybie. Wiecie, że zrobili do tego trybu tą furę z napędem na 4 koła. Ta fura ma napęd na 4 koła. Mapa, okej, jestem w miarę w środku. Jak ładnie to wszystko tu wygląda. To oświetlenie, tutaj jakieś cienie, jakieś pierdolki. Uuu, i hopa.
A tutaj kogoś widzę, zobaczmy. I to jest chyba coś niebieskiego, no, na pewno. Supra? Coś kurde ze skrzydłem z tyłu raczej. Chyba Supra. Jak Supra, to zapraszam. Ty, to chyba Supra jest. O, rozwalił się. Yes, superka. O, shit. Ale niedobrze. Ale źle jest. 1,7 km na drogę szybko. Lipa. Ja go tak wyzwałem i a, podoba mi się ten. I proszę, i chyba to przegram. To chyba przegram. O nie, dawaj, 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 dawaj. Szósteczka, szybko. Szybko, szybko, kurde, Supra mnie porobi, bo to jest tylko jedna prosta. Tu Supra nie ma jak spejlować. A nie, tylko nie to. Shit, shit. Co mi się stało z samochodem? Aha, znowu mi się włączył neutralny. What the hell? Co to było? O, teraz sobie mecza razem wyszukamy. Zobaczcie, jest 26 teraz. 4 na 26. Co to oznacza? Czyli 4 na 26 zaakceptowało, tak? Co chwilę jest właśnie taki mecz, że jest po 20 coś osób. Może po prostu faktycznie mniej osób gra teraz w czwórkę w porównaniu do piątki. Bo przypominam wam, piątka też jest w Game Passie, więc jak ktoś gra w Game Passie w czwórkę na Xboxie One na przykład, to równie dobrze może pograć sobie w piątkę, tak? No bez problemu, to jest ta sama usługa, tak samo za nią płaci i może grać sobie po prostu w nowszą, może i ładniejszą grę. No nie? I może dlatego jest tu mniej graczy, ale znowu mi się... Może ta myszka mi... Nie wiem, może jakiś luz na kierownicy? Ej, znowu mi się neutral włączy. Takie... Coś mi tam chrupie, tak? Nie wiem, kurde, dobra, myszkę odstawię i zobaczymy. Może myszka mi coś robi z grą, że mi ją jakby minimalizuje czy coś? Nie wiem. Dobra, Mini Cooper, lecimy. Dobre, jesteśmy na mapie, jesteśmy w moim ulubionym miejscu. Testujemy. Dajcie znać, czy jak wy gracie teraz w czwórkę i gracie w eliminatora, to też macie tak małą liczbę osób tutaj, czy tak po 20, bo wydaje mi się, że kiedyś było tak po 40, po 30. Muszę sobie zobaczyć moje stare odcinki z trybu Fortnite, wiecie? Muszę sobie zobaczyć, i ile tam osób spotykałem. No bo przecież mam wszystko zapisane, tak? Te odcinki są, można sobie je obejrzeć. O kurde, ktoś tutaj wziął jakąś furę. A drugi, ty dawaj go, pokonamy. Tamten samochód jest słaby. Chodź, chodź, chodź do mnie, ja tu mam Mini Coopera. Czemu się nie chce ścigać? Ty, ja go pokonam. Tamta fura jest, ja pamiętam, że ona jest bardzo słaba. I Mini Cooper był świetny w porównaniu do niego przy jeżdżeniu przez las. Zaraz, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, gdzie on tam poleciał. I wydaje mi się, że on nawet chyba miał niższą prędkość maksymalną, a już na 100% miał niższe przyspieszenie, więc nie wiem, dlaczego jest w drugim poziomie. Powinien być na, nie wiem, na zerowym. Ty, o, co on? Ktoś go wyzwał na pojedynek? Ty, wziął jakąś inną furę. Co on wziął za furę? Au! Piąty poziom! O nie! Dobra, jedziemy, ziombel, dawaj. Co ty masz za furę? Makana masz, tak? A, pokaż mapkę. Okej. Okay. Przejedziemy sobie tu. Luce, kurde, stary wyjadacz! On tu zna! Mini Cooperem, piąty poziom, ale to będzie czad, jak się wygra. O, nie wiem, czemu gościu tak nie zjechał, ale sposób, w jaki prowadził ten poprzedni samochód i ten, który teraz ma, świadczy o tym, że chyba nie bardzo ogarnia, nie? Jak widać było tego gracza, który mnie pokonał w dwa mecze wcześniej chyba, że mega ogarnia grę, stał w odpowiednim miejscu, robi odpowiednie rzeczy, od razu mnie zniszczył bez zająknięcia, no nie? Mimo, że tam miałem jakiś samochód z 8 poziomu. Patrz, Mini Cooper, zobacz co się dzieje, 200 km na godzinę z palcem w tyłku, no dobra, prawie 200, było tam 190, ale mówię wam, będzie 200 lekko, nie?
pierwszy poziom. I taki powinien być samochód z pierwszego poziomu. A nie taki, wiesz, z tyłu napęd, jakiś taki dziadowski, daj spokój. Ej, jak go pokonał na Mini Cooper. No zobacz, jaki Mini Cooper ma fajne przyspieszenie tak w ogóle. Ja tu nieźle pruję pod tą górę, no. Gościu został z tyłu. Czekaj, jak się tu patrzy do góry? Ach, nie będę wciskał teraz, bo jeszcze mi patrz pokona piąty poziom. Gościu, kurde, zapraszam do lobby. Elegancko, porobiony. Dobra, tym jednak się patrzyło do tyłu. Nie chciałem ryzykować, bo bym włączył jeszcze jakieś dziadostwo. Oddawaj mi tego dropa. Porsche Macan, dobra fura. O Boże. Mini Cooper i właśnie tak dobry jest Mini Cooper. Wygralibyście z piątym poziomem w Forza Horizon 5 tym zasranym garbusem? Spoiler, nie! A jak już to byłoby to bardzo trudne, albo musielibyście mieć mega szczęście lub trafić na jakiegoś naprawdę słabego gracza, no. Ale jakbyście mieli takiego samego gracza, z takimi samymi umiejętnościami jak wy, trafilibyście, że on ma piąty poziom, a wy ten pierwszy, czyli garbus, nie ma szans, nie ma szans, człowiek. Dobra, kogo my tutaj mamy? Tutaj się jakichś dwóch gości ze sobą skumało czy coś. O! Ale ładnie zjechałem, nice! Myślałem, że się rozwali jakieś drzewo, nie? Taki gęsty las. Tam widzę dwóch typów, daleko są. Okej, okay, tu mamy kogoś, on jest, on ze mną razem jest na skraju strefy. Supra! Okej, okay, co to będzie? Tak myślałem, przejadę tu przez las. Zaryzykuję, bo tak coś czułem, że będzie w tą stronę. Ale jeśli chodzi o przełaj, to nad Suprą na pewno mam przewagę. Więc jak to przegram, kończę odcinek. Jak nie przegram, no to gram dalej, kurde, nie? Wiadomo. Ile mamy kilometrów? 2,4, okej, nie jest źle. Supra już prawie zjechała na drogę, ale się rozwaliła na dach i reset pojazdu. Świetnie. A makanik sobie ładnie przez rzeczkę. Hop, siala. I w kamienie. O, nie. O, i sobie mogę tutaj sprzęgiełkiem samochód wrzucić na obroty od razu. W Forza Horizon 4, w Forza Horizon 5 niestety sprzęgło nie działa. Niestety, no. Ostatnio na moim drugim kanale zagranicznym ktoś właśnie mi napisał, że jak ja gram w Forza Horizon na Forza Horizon 5 na Fanateku i że mi działa sprzęgło. Ja mówię mu, ziom, mi nie działa sprzęgło tak samo jak tobie, ziomek. Nie ma ratunku. Dobra, Supra tutaj się trochę odrobiła. No, to chyba będzie koniec odcinka. Coś tak czuję. Mimo, że miałem sporą przewagę nad typem, no bo i auto lepsze. A Supra nie jest taka łatwa do opanowania na offroadach. O nie, ała. Ale mi teraz... Oh, moja męska duma. You touch my tralala, my ding ding dong. Niedobrze, niedobrze się stało. Przegrałem makanem. Ała, ała. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Mam nadzieję, że ten wam się podobał, miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie, hejas!